Pavel Houbka! Ognia! Hejcia! Tak, to jest mój nowy żart. Pisałem go 2 tygodnie, tak? Czułem, że rozpierdoli, no. Dzisiaj nagranie. O, dziękuję. Co? O! Coś jak pogadaliśmy, nie? Tak, dzisiaj nagranie. Słuchajcie, chciałem zrobić takie fajne wrażenie na YouTubie. Tak sobie pomyślałem, że tutaj możemy dokleić w ogóle komputerowo ludzi, że niby zbijam pionę teraz z nimi. O, dziękuję, dziękuję. Wiem. A, dziękuję, to też. Widać? I Madonna, o, patrz. Dziękuję. Nie, za stara jesteś dla mnie, wiesz. Tak, jak w ogóle się Adam podobał? Zajebiście. Zajebiście. No i fajnie. Ci mnie nagrywają tutaj. Masz 5 kamer. Nie, to za mało. My cię jeszcze tutaj telefonem. Jakbyś potrzebował, to uderzaj, wiesz. Nie ma problemu, ja tu mam 4K. Pamięci tyle, kurwa. Se kupiłam SD-ka, kurwa, co? Co mnie nie stać, kurwa? Adam, fajny. No nie widać, jak tak trzymasz. Nie, na bank nie zauważę, że nagrywam. Ona se w domu obejrzy dopiero. Ja 4K telewizor, kurwa, więcej niż na żywo, człowiek. Jesteś tu max w 2K w tym momencie. Adam jest dobry dzikus, co? Adam. Adam. No ten, kurwa, kogo ja oglądałem? Poczekaj. Ktoś był na A na bank. Powiem, że... Słucham? Każdy lubi co innego. Tak? Każdy lubi co innego, tak. Kurwa, jak na to wpadłeś w ogóle? I wyobraź sobie, że... I mam znajomego takiego, on lubi pizzę z pieczarkami, a drugi mój znajomy nie. Każdy co innego, kurwa. Spadnie jutro na uniwersytet, mam wykład o tym. 1,5 godzinki pierdolne. A więc jeszcze raz, jak się podobał Adam? No, i o to mi chodziło. Powiem wam, jeżdżę z Adamem bardzo długo już i Adam generalnie niszczy, naprawdę. Najlepszy występ Adama, jaki widziałem, to był występ w Ełku i Adam tam pozamiatał. Ja wychodzę później po przerwie, mówię, jak Adam, i ludzie po prostu szał. I jeden koleś w pewnym momencie mówi, super. Bardzo wylewny człowiek, nie? Kurwa, to była najlepsza impreza, na jakiej byłem. Jeszcze nigdy tak dobrze się nie bawiłem. Do teraz mnie trzyma. Ciekawe, jak jego ślub wyglądał, nie? A teraz możesz pocałować pannę młodą. Czy wesele do rana. Ale się wybawiłem. Później dziecko mu się urodziło, mam syna. Hurra. Ciekawe, jak wygląda wystrzelone pigułami, nie? Na bank tak biega. I skok przez płotki. Już się cały spociłem, patrzcie. Wyjebałem 2 Red Bulle na zapleczu i siedziałem tam, tyle ja! Oczy mi się zaczęły bocić, kurwa. Coś czuję, że się zgrzeje na występie, no. Tak, ale powiem wam, w tym Ełku byliśmy z Adamem. To było bardzo fajne miejsce. Już się zmęczyłem. Dajcie mi chwilę, okej? Zrobimy jeszcze jedną przerwę. Spoko.
występowaliśmy w Ełku w miejscu, w którym mieliśmy hotel. To było bardzo spoko, bo na swój występ czekałem w łóżku hotelowym i powiem wam, że oby więcej takich miejsc. Można się dłużej opierdalać, ale nie chodzi o to. Włączyłem telewizję i dawno nie oglądałem telewizji i powiem wam, że żałuję, bo są nowe leki, kurwa, nie wiedziałem. Jakbym wiedział, ten program wcześniejszy byłby o 2 razy dłuższy. Kurwa, ja trafiłem na reklamę leku Akustone, to mnie wygięło w pół. Moim zdaniem leciała trochę za cicho, to po pierwsze. Po drugie, reklama leku Akustone bardziej powinna wyglądać tak. Weź Akustone! Jeżeli słabo słyszysz, weź Akustone! Albo mogliby trollować ludzi, nie? I ludzie przed telewizorem, kurwa, nic nie słyszę, muszę wziąć Akustone. Cieszę się, że tyle was tu przyszło. Jaram się. Jaram się. Moim marzeniem zawsze było, żeby wypełniać salę właśnie. Ale nie to, że sobą. Siedzę w domu jeszcze w pizzę, nie wypełniam sali. To... żeby ludzie przychodzili. Bardzo zawsze o tym marzyłem i powiem wam, że długo nie mogłem tego osiągnąć. Ale znalazłem fajny patent. Wystarczy grać w mniejszych salach i już. Już sold out, kurwa. Dzisiaj byśmy ten występ u mnie w pokoju zrobili, to by z 20 soldatów było. Tak. Fajnie idzie z tym stand-upem, muszę wam powiedzieć, bo to jest w ogóle... Pamiętam, jak moja nauczycielka zawsze mi powtarzała, że jak będę się wydurniał, to niczego w życiu nie osiągnę. I co, już ma to? Chociaż bardziej i co szmato, bo ona nie żyje od 10 lat, to bardziej w to. Spokojnie, dopiero pierwsza śmierć, jeszcze zabijemy parę osób. Tak, ale fajnie z tym stand-upem, muszę wam powiedzieć, bo jedziemy po tym kraju, ludzie przychodzą na stand-up, chcą nas oglądać, to jest bardzo miłe. Jesteśmy rozpoznawani, to jest dziwne dosyć. Ostatnio miałem bardzo dziwne rozpoznanie w kiblu. Dziwne miejsce, nie? A nie to, że siedziałem na klopie i koleś, słuchaj, zanim się podetrzesz, to jeszcze byśmy fotkę pierdolnęli. Albo przerwi podcieranie na chwilę. Nie, stałem przy pisuarze, słuchajcie, sikam do pisuaru, wchodzi kolej, staję obok innego pisuaru. Ja skończyłem, odchodzę i on zobaczył, że to ja i zrobił... O kurwa, panu Hołpka! No, pierwszy raz się bałem, że ktoś będzie chciał cześć, nie? No nie wiadomo, co ci poda teraz. Tak, ale jest bardzo przyjemnie. W ogóle dzisiaj chciałem tak niestandardowo trochę zacząć. Chciałem zacząć takim żartem improwizowanym na początku, tylko potrzebuję od kogoś postać. Tutaj kolega może... Tak, z fleszem nie widać, no. Mateusz? Kurwa, a jak masz na imię? Aha. Idzie sobie Mateusz, bo to głupi chuj. Nie, żarty. Nie, nie, absolutnie nie. To jest bardzo sympatyczne. Nie, nie. A więc dobra, no idziemy. Impro Mateusz. Idzie sobie Mateusz, Rusek i Niemiec. Impro, no, impro. Nie wiem, dlaczego powiedziałem wcześniej głupi chuj, przepraszam. No, tak sympatyczna mordka, no. Skąd się znamy? Dobra, okej. Okay. Żartował. A więc idzie sobie Mateusz, Rusek i Niemiec i nagle ciężarówka rozjeżdża Niemca i tu w zasadzie nie ma żartu na koniec, tu jest puenta na koniec. Jaka jest puenta? Jebać Niemców. Tak, to za drugą wojnę, kurwa. Następnym razem się zastanowicie, co robicie, tak? A nie to, że jestem taki kozak, ja najpierw sprawdzam, czy nie ma Niemców na sali, jak robię ten żart, żeby się nie wjebać na minę. Zawsze nasłuchuję, czy siedzą, ich można rozpoznać po śmiechu, oni się tak specyficznie śmieją, oni robią takie hachn, hachn, hachn. Później klasken, 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 ja. Ich hab einen klasken, ja. Ruskich też w rozpoznaniu robią takie chachusze, chachusze. Kleskajec, kleskajec, kleskajec. Takie żarty będą, no co? A co tam w ogóle u was po wakacjach? Wiem, dziwne pytanie, napisałem ten żart we wrześniu, po prostu dalej z nim jeżdżę, no. Teraz się śmiejesz, jest marzec, zobacz, jak to w kwietniu rozpierdoli, no. Tak. Mówię tak zaczynam też, bo miałem bardzo ciekawe wakacje i o nich opowiadam. Słuchajcie, miałem
Przede wszystkim miałem bardzo leniwe wakacje, bo stwierdziłem, że robię sobie przerwę od stand-upu i muszę gdzieś pojechać, się wychillować, oczyścić umysł, wiecie, na jakieś łono natury. I co roku jeżdżę nad morze, tam mam znajomych, rodzinę, jeżdżę tam sobie zawsze, chodzimy z kolegami nad morze, pijemy sobie piwko, wiecie, tak, żeby się wychillować. Chociaż w te wakacje już zrezygnowałem z piwa na plaży, bo w poprzednie wypiliśmy po 3 piwa i nagle jest akcja toaleta, a tam nigdzie nie ma. I myślę sobie, Boże, przecież ja dalej nie doniosę, co ja mam teraz zrobić? I kolega do mnie mówi, stary, no to idź do morza. Jak do morza? Normalnie, przecież wszyscy chodzą do morza. Patrzę, tam 500 osób w wodzie. Przecież nie poszli się kąpać. Nie? I też poszedłem, a to jest dziwne uczucie, bo załatwiasz się, ludzie pływają dookoła. Jeszcze zauważyłem, że wszyscy zaczynają się na mnie gapić, ale tak zaczęli, zrobili takie synchro. Zacząłem się załatwiać i wszyscy nagle... No i stoję tam, próbuję się skupić. Wszyscy się gapią, myślę sobie, no nie przerwę teraz, no w połowie muszę już dokończyć. Dokończyłem, wracam na tą plażę, mówię do kolegi, stary pierdolę, te twoje porady. Ja miałem wrażenie, że oni wszyscy wiedzą, co robię. On mówi, no tak, bo to trzeba wejść do pasa, to się po kostki wpierdoliłeś. To... Poza tym to działa tylko z moczem, idioto. Idź, kurwa, opuść tą dupę, nie mogę na to patrzeć. Ja muszę wytrzeć Tigera z japy. Czy Red Bulla, Red Bulla. To nic nie zmieni? No wiem, w sumie wiem. Że niby bogaty, wiesz, Red Bull, kurwa, dając złoty 50 więcej za puszkę, kurwa. Tak wjeżdżam do Nowej Soli. No, sprzedałem butelki po browarach i mam. Po mleku też. To idzie w inną stronę, już cichutko. Tak, miałem bardzo leniwe wakacje, słuchajcie, posiedziałem nad tym może z 2-3 tygodnie, już teraz nie pamiętam, ale później wróciłem do Warszawy, nie miałem żadnych obowiązków. My musimy mieć jakieś obowiązki, słuchajcie, ja nie robiłem absolutnie nic. Kładłem się, o której chciałem, wstawałem, o której chciałem, całymi dniami robiłem, co chciałem, czyli nic. I w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że któregoś dnia wyłączyłem serial na Netflixie, bo mi się nie chciało oglądać. Wiecie, poziom tego absurdu? I zamiast tego po prostu przez godzinę gapiłem się w sufit. I leżę, tak myślę sobie, Boże, przecież ja nie mogę tak funkcjonować, to jest jakaś skrajna patologia. Muszę sobie znaleźć jakieś zajęcie, coś, co mnie pobudzi do ruchu, nie wiem, żebym chociaż wstał. I wymyśliłem sobie na początek, że kupię sobie grę na komputer, trochę pogram, może się odmulę trochę. I też pograłem z 10 minut i po 10 minutach stwierdziłem, że znajdę sobie youtubera, który w to gra, niech odpierdoli za mnie cały szajs. Ja sobie po prostu popatrzę. I w ogóle wtedy się tak rozmarzyłem, pomyślałem sobie, jak fajnie by było być tak bogatym, że kupujesz własnego youtubera na chatę i trzymasz go w kącie gdzieś, masz taką bibliotekę gier, codziennie wybierasz jakiś tytuł i w tomie pogra. I mu mówisz, jak ma grać. W lewo, skok, w lewo. Wiem, że Mario, kurwa, w lewo. Ja tu płacę pieniądze, będziesz grał tak, jak ci mówię. To jest spoko zawód, nie? Bycie youtuberem. Grasz w gry i dostajesz przelewy od youtuba. Ja myślałem kiedyś, że zrobię też kanał youtubowy, ale kulinarny. Nie taki jakiś paździochowaty, tylko taki on. Wiecie, że tam wszystko w rękawiczkach nakładam szczypcami. Niebiańska woda, ziemia jadalna z flampirowanym kwiatem kaktusa. Kwiat nasturcji, wszystko tymi, wiecie, szczypcami. Przez 20 minut to robię i wszystko później keczupem do ryja. Na razie, to tyle. Zostawiasz z tym ludzi po prostu. Niech z tym zostaną na chwilę. Tak, w ogóle cieszę się, że tu jestem. Powiem wam, że o mały włos mnie tutaj nie było, bo jakiś czas temu miałem operację przepukliny i to jest niby mało inwazyjny zabieg, ale ja walczyłem o życie, bo to na NFZ było. Skurwysyny chcą nas pozabijać. Nie? Oni naprawdę, oni mają do nas pretensje, że my przychodzimy się leczyć. Czujecie to? Oni naprawdę mają do nas pretensje. Wchodzisz i od razu widać tą minę skwaszoną i... Poza przelaz! Co, rak trzustki? Rozchodzi się, dupę zawracać. Ja tu mam bardzo ważną kawę do skończenia. A przyjdziesz prywatnie? No witaj, królu złoty. A kto tu do mnie przyszedł za 160 zł? Co ci jest, ko? Z czym do mnie przyszedłeś?
Co ci, komar ci ugryzł, no to siadaj na moim fotelu, no. Co się będziesz gnieździł na krześle? 160 zł. Już jesteś super, bo zapłaciłeś pieniądze, ten sam lekarz, ale wiecie, no dwie twarze nagle. To jest tragedia, oni nas traktują jak gówno. Ja zauważyłem, że w ogóle w tym kraju wszystko, co jest państwowe, jest na żenująco niskim poziomie. Nawet wymyśliłem taką grę na komórki. Ona się nazywa symulator urzędnika. Tak, gra po prostu polega na tym, że nic nie robisz. Jak coś zrobisz, to przegrałeś. Wszystko jest na żenującym poziomie. Ja dlatego poszedłem na konsultacje chirurgiczne prywatnie. Poszedłem do gościa, bardzo miły człowiek, wszystko mi ustalił od razu. Mówi, panie Pawle, mam już datę zabiegu, proszę przyjść w czwartek o 6:30. Myślę sobie, no chyba nie muszę tego operować. O 6:30? Przecież to będzie najtrudniejsze w całym zabiegu, no. Weź wstań. No ale później poczytałem w Google, że muszę jednak operować. Mówię, ja pierdolę. No i poszedłem, słuchajcie, 6:30, ja już w szpitalu. Na miejscu okazuje się, że nie mam zrobionych badań na krzepliwość krwi, więc pobierają mi krew. Już siedzę w tym kubraczku, czekam na wyniki, czekam na ten zabieg. Mija jedna godzina, druga, tak się już zamyśliłem o czymś i tak myślę, patrzę na zegarek, 14:30, myślę sobie, kurwa, jak ja długo myślałem. Pierwszy raz. I przychodzi ten chirurg, mówi, panie Pawle, mam złą wiadomość. Bo ja wiem, jest 14:30, jestem tu od 6:30, dalej nic nie zrobiliśmy. A on mówi, nie, zła wiadomość jest taka, że nie możemy dzisiaj operować, ponieważ pojawił się rak. I ja mam takie, co kurwa? Umieram, serio? Jak mam raka? Boże, jestem załamany, słuchajcie. I on siedzi, nic się nie odzywa, obserwuje moją reakcję. To trwa z 15 sekund, ja siedzę załamany. I on po tych 15 sekundach mówi, no i tego pacjenta musieliśmy operować w pierwszej kolejności. Myślę, zrobiłeś to chujku celowo. On sobie zrobił open mic'a przede mną, nie? Taki stand-up na NFZ. Wyobraźcie sobie stand-upera na NFZ. Gość wchodzi na scenę, nawet nie patrzy się na publiczność. Po prostu głaszcze kotary, nie? Macie tak czasami, że siadacie sobie na kiblu i później cała dupa jest w jakimś gównie? Jak mnie to wkurza. I po chwili orientuje się, że ludzie przyszli. Po co przyleźli? Co, żarty? Nie ma. Za pół roku będą, proszę przyjść za pół roku. I przychodzisz za pół roku i chuj kolejka. I tak trzeba zapłacić. Tragedia. Ja słuchajcie, miałem ten zabieg na drugi dzień i leżę już po tym zabiegu, puszczają mi leki przeciwbólowe, tu mnie wszystko zaczyna rwać, więc naciskam guzik, tam jest przy łóżku, masz guzik, naciskasz go, nad twoją salą zapala się światełko, to jest znak dla pielęgniarki, że trzeba przyjść do ciebie i ci pomóc. I słuchajcie, zapaliłem to światełko i patrzę, idzie pielęgniarka, zobaczyła światełko i głowa w drugą stronę. I nie widziałam, kurwa. Ona pewnie miała bardzo ważnego pasjansa do ułożenia po prostu, a paścioch zawraca dupę mnie tutaj. To jest dla mnie tragedia, że my płacimy składki, to są ludzie, którzy mają nas leczyć, oni mają nas w dupie, myślą, że są od nas lepsi, że my jesteśmy jakimiś paździochami i oni nam robią łaskę, że oni nas, wiecie, wyleczą, kurwa, leczyć, pierdolony, po co chorował, kurwa. Naprawdę, oni się czują, że są lepsi, jest masa takich roszczeniowych ludzi. Kiedyś występowałem u bardzo roszczeniowej kobiety w restauracji, w Dębicy. Ona w ogóle zadzwoniła do mojego menadżera, zapytała się, czy chce przyjechać i ten menadżer do mnie dzwonił, mówi, słuchaj Paweł, nie chciałbyś wystąpić w Dębicy? Mówię, w tej oponie? A on mówi, nie, idio, to jest takie miasto. Mówię, nie ma takiego miasta w oponie. Tak, bo ja trochę głupi jestem ogólnie. No ale zgodziłem się, słuchajcie, przyjeżdżamy do Dębicy, ja przychodzę do tej kobiety, żeby się przywitać i na miejscu okazuje się, że ona nawet nie wie, czym my się zajmujemy. Organizatorka. Ona nie wie, czym my się zajmujemy. Podchodzę się przywitać, ona do mnie, wy od tego pokazu? Wie tak, zaraz będę nakurwiał ogniem, no. Swoją drogą, jak ktoś się zastanawiał, skąd się biorą dźwięki do filmów karate, to... Mają mikrofony w rękawach. Autentyk, no. Znaczy, podaję rękę, ona do mnie, a o której miałeś być? Mówię... O 19. A która jest? 18. No właśnie, po co przyjechałeś? Przecież przyjechaliśmy to z całym sprzętem. Musimy to podłączyć, sprawdzić, zrobić próbę. Na co ona mówi, nie interesuje mnie to. Proszę stąd wyjść i przyjść tak, jak było umówione. I to była zima. My, słuchajcie, siedzieliśmy w samochodzie przez godzinę i czekaliśmy, aż nas wpuści na mój występ.
I minęła ta godzina, przychodzimy i ona podchodzi do mnie z kolejnym z genialnym pomysłem. Mówi, słuchaj Paweł, ja bym zrobiła płatną toaletę, co? Nie, jak nie? Normalnie nie sprzedajesz tu piwo, jak chcesz kasować ludzi za toaletę? Zrobię toaletę i koniec. Słuchajcie, jak usłyszałem ten tekst, to naprawdę miałem ochotę jej puścić hadukena w japę. Gdyby... Nie wiem, czy wiecie, jak się robi hadukena? To walisz pierda w rękę i później komuś w ryj. Rzucasz. Polecam to. Polecam, to działa. Ostatnio tak rozładowałem kolejkę w Biedronce. No idiotka, no. Później, słuchajcie, ten występ się zaczyna. Ja wchodzę na scenę. Jest 200 osób. I na końcu jest taki reflektor jeden, jebitny. Pada na mnie ostre światło. Rzucam takie duże cienie. Tak patrzę, kurwa, mówię, jaki czad. Pierwszy raz widziałem takie cienie. Wychodzę na scenę, patrzę, ta stoi w rogu i czeka. Co to będzie? Co to będzie? Kiedy gardkę wyciągnie? Myślę sobie, skoro ona nie wie, czym my się zajmujemy, to warto by było to wykorzystać. I wychodzę na scenę i do ludzi, witam Państwa na kolejnym pokazie cieni. Krokodyl. Lew. Rar. Rar. Wąż. Przepraszam Państwa bardzo, jeszcze chujowo robię węża. Jestem początkującym cienistą. I ludzie beka, ta stoi w rogu, ma takie, ja pierdoloń, za to dali po 50 zł. Zniszczyłem jej łeb, no. I widzę, że jest taka zniszczona i sobie myślę, no to przechodzimy do kolejnej akcji, do ludzi. A teraz zapraszam serdecznie na część muzyczną. Ale i zrobiłem banie, to był mój jeden z ulubionych występów, jeden z lepszych występów, słuchajcie, jak widziałem, jak ona tam stoi, kurwa, nie wie, co się dzieje. Normalnie widziałem, że ma blue screena w oczach, nie? System jej się zawiesił. Ona na bank wróciła później do domu, wskoczyła na stół, zaczęła szczekać, to jest 100%. Miała tak zrytą banie, zaczęła szczekać, jak w ogóle pewnie szczekała, jak te chore pieski, nie wiem. Nie wiem, czy wiecie, jak szczekają chore pieski? Co? Nie, one robią tak, o! O! To jest mój ulubiony rodzaj piesków, nie? Ciekawe, czy niemieckie pieski robią hom! Lubię jeszcze te takie pieski, wiecie. Zawsze je przetrzeźniam, wychodzę i... I właściciel, Fafik, on jest jebnięty, uciekamy do domu szybko. Znają mnie na osiedlu, no. Znają. Ale ta kobieta była tragiczna, słuchajcie, w ogóle ona przed występem, jeszcze tak z 2 minuty może przed występem przyszła do mnie, do garderoby i mówi, słuchaj Paweł, ja bym sprzedała jeszcze kilka biletów, co? Mówię, a będzie miejsce? Coś wymyślę. I wychodzę na scenę, wszyscy siedzą tutaj i ława 4 osoby. Nie wiem, kurwa, oni występują po mnie, o co to chodzi w ogóle? Mam się dosiąść, teraz posiedzieć z nimi, nie wiem, nie znam zasad za bardzo. Wyglądali jak komisja kontroli gier i zakładów. Jak mi się żart podobał, to kiwali głową. I weź teraz żarty opowiadaj, nie? Trochę tutaj, wy dostaniecie trochę gorszy, wy lepszy. Taki człowiek wiatrak, nie? Siedzi mi komisja kontroli gier i zakładów i kiwa głową. I wtedy się trochę rozmarzyłem. Pomyślałem sobie, kurde, jak fajnie by było mieć taką robotę. Pracujesz w komisji kontroli gier i zakładów. Musisz po prostu raz dziennie zrobić. I co, spierdolamy do domu? No już po robocie, dobra. Czekaj, czy ktoś się zmęczył kiedyś? 3 dzień pod rząd, kurwa, już nie mam siły. Wraca taki wkurwiony do domu, żona mu podaje obiad, on jeden obiad. I żona do niego, jak kochanie, smakuje obiad? Nie smakuje? Smakuje, tylko nie biorę roboty do domu, kiwam drugą stronę, czego nie rozumiem. Ciekawe, czy mają fame na mieście, nie? Że... Trochę jak Madonna, że już nie przejdzie ulicą, bo wszyscy go zaczepiają. Każde zdjęcie, wszyscy autografy. Normalnie zakupów nie może zrobić, nie może zjeść w restauracji. No stop, ktoś podchodzi, a to zdjęcie, a to autograf. On już ma dosyć, po prostu się nie przyznaje. Podchodzi do niego gość, mówi, pan jest z komisji kontroli gier i zakładów? To z kimś pana pomyliłem, to przepraszam, to wracam. Zaraz.
To był on. Już wiem, jak on wygląda, mam jego plakaty w domu na ścianach. Jestem wieloletnim fanem, to on. Przepraszam, czy pan jest teraz w restauracji? To pan! Poznaję po tym kiwnięciu. Ale ich naprawdę można poznać po kiwnięciu. Słuchajcie, kiedyś występowałem, jest impreza dla studentów i w Warszawie siedzi koleś w pierwszym rzędzie i po którym żarcie zrobił... I pytam się go, pani z Komisji Kontroli Gier i Zakładów, na co on? I był! Jaki czad! Później z nim pogadałem, naprawdę był koleś z Komisji Gier i Zakładów. Ale był mega był fantastycznym ziomkiem, naprawdę. O wszystkim można było z nim pogadać. I czasami właśnie tak jest, że macie, tu macie lekarzy, którzy tak nas traktują jak śmieci, a macie gościa z Komisji Kontroli Gier i Zakładów, który jest do rany przełóż. No. Świetny gość. Czasami tak jest, że ludzie zrobią byle co i już myślą, kurwa, że wszyscy mają się w pół kłaniać, tak? Bo bancio przyszedł. Teraz jest w ogóle modny fenomen. Wystarczy urodzić dziecko i już jestem matka, kurwa, przez D. Kłaniaj mi się, paździochu. Dziecko urodziłam. Własnymi siłami. Nie tak ta jebana lampadziara, cesarką. I ja to prawdziwa mamusia, 247. Pieniędzy dawaj. Dawaj pieniędzy, jebany paździochu. Dziecko urodziłam, przecież nie pójdę teraz do pracy. Dzieciak ma 16 lat, sam do szkoły nie pójdzie. Nienawidzę roszczeniowej postawy ludzi. Powiem wam, kilka razy jechałem z taką roszczeniową matką pociągiem i dlatego mam może dosyć, bo kiedyś jadę, słuchajcie, jest wagon bezprzedziałowy. Siedzi ze 100 osób i jeden bachor biega po tym wagonie i wszystkich zaczepia. Wszystkich, ale był taki ofensywny, że kogoś kopnął, kogoś za ucho pociągnął i myślę sobie, jego matka pewnie nie wie, co ten gówniarz odwala. Ale patrzę, obok siedzi kobieta, obserwuje to wszystko i się cieszy. I się okazało, że to taka matka właśnie. Ona się cieszy, bo teraz wszyscy porówno mają przejebane przez gówniarza. Nie tylko ona w domu. Teraz jest sprawiedliwie. Jakby mogła, to by wzięła to dziecko i się po pozostałych przedziałach przebiegła jeszcze. To się dosiadał we Wrocławiu? Tak, ja. Żeby wszyscy porówno mieli przejebane, tak? I kiedyś jechałem z taką kobietą, słuchajcie, jest wagon sześcioosobowy. Jestem ja, taka matka i dziecko. I ten dzieciak mnie zaczepia. Gada mi non-stop do ucha, pluje mi do tego ucha. I myślę sobie, kurwa, dlaczego ta kobieta w ogóle nie reaguje, ale patrzę na nią, ona trzyma krzyżówkę do góry nogami, udaje, że czyta i nie widzi, co się dzieje. I się wkurwiłem, mówię do niej, przepraszam panią bardzo, może pani ogarnąć swoje dziecko, chce w spokoju dojechać do domu. Na co ona mówi, spokojnie, to tylko dziecko. Co myślę, o ty ten pasz szkloro. Od razu pierwsza myśl w głowie, zemścić się. Nie mogę tego tak zostawić, muszę się zemścić. Co tu jest zrobić? Co ty? No przez okno i nie wypierdolisz, bo to nieeleganckie. Sobie, co ja mam jej zrobić? I na szczęście nie musiałem się długo zastanawiać, bo pojawił się koleś z tym wózkiem, mówi jakieś marsy, snickersy, przekąski, coś dla państwa. I ten dzieciak zwariował, mówi, mamo, ja chcę snickersa. Na co matka mówi, synek, nie kupię ci snickersa, bo później nie zjesz obiadu. I ja mam takie, nie kupisz mu snickersa? Poproszę 20 snickersów. Lubisz bounty? 7 razy bounty. I po prostu otwierałem to przy nim, lizałem i do kosza. A tobie mamusia nie chciała kupić? Dlaczego? To jest bardzo tanie, wiesz, i bardzo dobrze się je po tym obiad, no. Ja nawet tego nie kupował, tylko po prostu czuję, że nie wcisnę obiadu, dlatego muszę trochę polizać. Nawet tego nie lubię, dlatego wyrzucam od razu, no. Właśnie dlatego nie rozumiem, dlaczego mamusia ci nie kupiła. Może cię po prostu nie kocha, wiesz. No i co? No i dzieciak w ryk, matka do mnie, co pan robi? Moje dziecko przez pana płacze. Mówię, spokojnie, to tylko dziecko. Co to jest, w ogóle, co to jest za argument, nie? To tylko dziecko. A, no sorry, już mnie wkurwia. Myślałem, że to karzą po prostu. Nie lubię karłów. Gdybym wiedział, że dziecko, to nie byłoby problemu. Może mi jeszcze trochę napluć do ucha, lubię po prostu silne w uchu, no. Zwłaszcza jak to dziecko, no. No wyobrażacie sobie, że mama Adolfa Hitlera przychodzi na pierwszą wywiadówkę i wychowawczyni mówi, wie pani co? Adolf wyzywa dzieci od podludzi. Spokojnie, to tylko dziecko. Co może pójść nie tak? My preferujemy metodę bezstresowego wychowania i to się sprawdza. Adolf pięknie maluje. Czuję, że będzie z niego wielki człowiek, no. Jeszcze nie jedna książka powstanie na jego temat. No.
to jest wychowywanie kolejnej generacji roszczeniowych patusów, którzy myślą, że są pępkiem świata. Dla mnie to jest przerażające, jak ludzie czasami się zachowują. Myślą, że są najważniejsi, wszystkich interesuje to, czym oni się zajmują, więc czasami pierdolą obcym ludziom o swojej robocie, jakby to było najprawne, czy jakby to kogokolwiek interesowało. Ja kiedyś jechałem z gościem, BlaBlaCarem, z obcym facetem się spotkałem, on był kierowcą, jechaliśmy z Koszalina do Warszawy, kawał drogi, spotykam się z nim, gadam z nim 2 minuty, on do mnie, a jestem weterynarzem, wiesz? Myślę sobie, wow! Kurwa, kto by pomyślał, że w życiu będę miał takie szczęście, żeby jechać z weterynarzem. Kurwa, chyba się zeszczałem, sorry. Słuchajcie, no całą drogę mi o tej weterynarii gadał, ale zanim wyjechaliśmy, on mówi, słuchaj Paweł, jeszcze tam podjedziemy pod drugą lecznicę, bo tam pracuje moja żona w drugiej lecznicy. Zabieramy ją i ruszamy na Warszawę. Myślę sobie, że będę miał piękną podróż, kurwa. 2 wetmenów, kurwa, superbohaterów. No. Podjeżdżamy pod drugą lecznicę, on mówi, jak stoimy, siedzimy, on cały czas mi o tej robocie gada, minęło 5 minut, on mówi, Paweł, ja chyba pójdę sprawdzić, co się stało, ona miała być tu 5 minut temu, ja zaczynam się martwić. Ja mówię do niego, stary, idź, sprawdź, co się stało, bo ja się zaraz zestram ze strachu. I ten debil w to uwierzył. Mówi, no jak się martwisz, to pójdę. Mówi, nie wierzę, że ten głąb to łyknął w ogóle. Poszedł, wraca po 10 minutach, mówi, Paweł, nie uwierzysz. Mówię, no kurwa, nie wierzę. Mówi, wyobraź sobie, że 10 minut przed zamknięciem lecznicy przynieśli jej jeszcze 4 małe koty. I wali do mnie tekst, słowo w słowo. Także wiesz, weterynaria to nie są rurki z kremem. Myślę sobie, no kurwa, wetmen. Super bohater. On przed chwilą zatomował tsunami kotami. On pierwszy telefon, jaki dostaje w robocie, to tak, panie prezydencie. 4 małe kotki, rozumiem. To ustawię cię na 15, bo o 14 mam papieża. Idiota. Nie? Zauważyłem, że jest dużo takich super bohaterów. Moi ulubieni to Orlen Meni. Ludzie z Orlenu. Tak, to on, super bohater z Orlenu. Wchodzisz na Orlen i widzisz ten błysk w oku, który mówi, sprzedam mu, kurwa, wszystko. Wchodzisz, masz nagle 10 pytań do miliona, kurwa, żadnego koła ratunkowego. Masz kartę, chcesz kartę, masz punkty, zbierasz punkty. Masę pytań, podchodzisz, kładę mu kiedyś, słuchajcie, bo to jest najdziwniejsze, że oni nam proponują rzeczy, po które nie przyszliśmy. Kiedyś kładę mu zakupy, on do mnie, może sneakersa do tego. I ja do niego mówię, wow, czy to oznacza, że wszystko, co tutaj jest, to ja sobie mogę kupić? To poproszę tylko to, co tutaj położyłem, okej? Okay? Damy radę? Ja lubię ich trollować. Kiedyś bijam, on do mnie, zbierasz punkty? Mówię, można tu zbierać punkty? A jaki jest rekord stacji? A co później z tymi punktami? Masz katalog? Nie pierdol, że masz katalog, stary. Dawaj katalog. I siedziałem przy nim, to oglądałem. Mówię, ja pierdolę, szalik polski. I tylko 8000 punktów. Jak za darmo. Co tu jeszcze jest? Zestaw noży kuchennych. O! Te noże to potrzebuję akurat, wiesz? Się przeprowadziłem. Kurde, wziąłem te noże, 8000 punktów. Tylko kurwa nie mam żadnego. Ale to coś bym kupił, słuchaj, 8000 punktów to... Ile to by było w sneakersach? Policz, stary, ja później jadę pociągiem, mi się to przyda. I 8000 sneakersów? Ja pierdolę, dużo. A w Marsach? Też 8000. To wiesz co, to ja jeszcze się chyba zastanowię, w czym wezmę. To policz, czy masz na stanie 8000 sneakersów i 8000 marsów. Licz, stary, ja mam cały dzień. Lubię ich trollować. Kiedyś bijam, on do mnie, zbierasz punkty? Mówię, a ile byś mi dał? Kiedyś wchodzę, kładę mu Red Bulla, on do mnie, a drugie jest za 2 złote. Mówię, ale potrzebuję tylko jednego. Na co on kontynuuje, ale do tego masz 20 punktów. Mówię, jak 20 punktów, to dawaj. Kładę mu 2 Red Bulla, on do mnie, może kawkę do tego.
Do dwóch Red Bulli pojebało cię? Ale do tego masz 40 punktów, a akurat tyle ci brakuje do namiotu. Jak do namiotu, to biorę. Walisz dwa Red Bulle, zapijasz kawą. Chuj, że zawał, ale w namiocie. Nawet nie są punkty witaj, to są punkty żegnaj. Już coraz więcej sklepów to wprowadza. Nawet Żabka, kurwa, ma aplikację. Idziesz kupić mleko i masz aplikację za Żabka. Po chuj mi to gówno. A co będzie później? Aplikacja mleko masz? Aplikacja chipsy bekonowe może? Co za bzdura? Po co nam ten szajs w ogóle? Oni w każdym sklepie już prawie nam coś proponują. Słuchajcie, my graliśmy na Śląsku kiedyś z Adamem i wracamy sobie z występu, jedziemy do hotelu i jest sklep Dino, więc wchodzimy do sklepu Dino. Mieliśmy po drodze, wbijamy, Adaś bierze tam jakiś browar, chipsy i stoimy przy kasie, Adam stoi przede mną, ja gapię się w telefon, coś tam odbieram jakieś wiadomości i słyszę takie, może folię aluminiową do tego. Myślę sobie, nie, ona tego nie powiedziała. Na bank się przesłyszałem. Na bank proponuję mu jakąś torbę aluminiową, żeby, nie wiem, browar nie zmarzł czy cokolwiek. No bo po co, na logikę, po co mu folia aluminiowa? Koleś bierze chipsy i browar, tak. Na bank jeszcze ma świstaka w domu, któremu się nudzi, nie chce pozawija. No gór. Browar, chipsy, a może grill na chacie jeszcze pierdolniesz. No, jak często kupujecie folię? Przyszedł ktoś z folią w ogóle? No nie, to jest... Dlatego pomyślałem sobie, że się przesłyszałem. Ale później Adaś odchodzi od kasy, jest moja kolej. Podchodzę, a tam wystawka folii, słuchajcie, cena przekreślona 5,95, pod spodem 5,25. Myślę sobie, ona serio proponowała mu folię. I żałuję trochę, że w to nie wszedłem. Mogłem jej powiedzieć, Boże, taka promocja? Pani wstrzymuje ruch na kasie, ja muszę zadzwonić do znajomych. Mariusz, jestem w Dino na Śląsku, jest folia do ogarnięcia. Z 5,95 na 5,25, ile chcesz? 70 sztuk, a Krzysiu? 320. Pani dzwoni do innych oddziałów, Lino, będzie grubsze zamówienie. Chociaż to było takie trochę pastwienie się nad tą kobietą, a to nie jest jej wina. To nie ona jest jebnie. To nie jest tak, że ona przychodzi rano do roboty i co by tu jebniętego zrobić dzisiaj? Może poledzę coś jebniętego. Tak, przy zakupie 20 kijów domu opalej se gratis. Ona nie jest jebnięta, taka trochę kobieta z TV Mango, nie? A oto nowy Super Clipper Dipper, Hiper Flipper Clipper Zipper. Czyli nowoczesny mop do sufitu. Znowu jadłeś chipsy i ujebałeś cały sufit? Oto nowy Super Clipper Dipper, Hiper Flipper Clipper Zipper, Hiper Dipper. A może jesteś singlem i za wysoko strzelasz? Oto nowy Super Clipper Dipper, Hiper Flipper Clipper Zipper, Hiper Dipper Flipper. Czyli nowoczesny mop do sufitu. Jeżeli zadzwonisz w ciągu 5 minut, dostaniesz 300 takich mopów zupełnie za darmo oraz nowoczesną deskę do składania ubrań. Tam to w ogóle były szajbusy, co? Ale nie, ona nie jest Stevie Mango. Ona też jest ofiarą tego wszystkiego, bo to jest kwestia tego, że ona ma jakiegoś jebniętego kierownika, który rano przychodzi do roboty, robi meeting z pracownikami, wchodzi na środek i... Dobra, po wczorajszej porażce z pergaminem wchodzimy w folię aluminiową. Nawet mi, kurwo, nie schodź z kasy, jak nie wyrobisz mnie. Oni są ofiarami. To jest tragedia. Chcą nas wcisnąć byle szajs. Ludziom już odpierdala. Naprawdę ja zauważyłem, że ludzie czasami naprawdę zrobią jakąś małą rzecz i już myślą, że chwycili Pana Boga za nogi. Ja miałem takiego sąsiada. Normalny gość, słuchajcie. Normalny, fajny koleżka. I zagrał w trudnych sprawach i... Nagle Leonardo DiCaprio mi się na osiedlu pojawił. No już nie do pogadania, on się tak woził po tym osiedlu. Później jak ktoś się rozpoznał na ulicy, to już w ogóle mu siadło na głowę. On wchodził na balkon normalnie do ludzi. Pozdrawiam wszystkich sąsiadów. Oprócz tego chuja z podwójki. No bo skąd wziął pieniądze na Passata? Pewnie ukradł, złodziej jebany. Jeszcze sobie niech stąpi duch twój i ci jebnie w japę. Tą japę, stary. Kogo ty z siebie robisz? Zerałeś w trudnych sprawach. No i ja pierdzielę, no ludzie. Jeszcze wiecie, jak oni tam grają, nie?
trudnych sprawach. Cudo, on miał taką rolę, że przyłapuje żonę na zdradzie i wchodzi do mieszkania, a tam żona z sąsiadem i on wchodzi i mówi: ojej! Moja żono! Marzeno! Dlaczego zdradzasz mnie z sąsiadem? Jaki jestem zły! I my to oglądamy, mamy z tego beka, jakiś reżyser wcześniej. Mamy to! Już nic nie trzeba zmieniać. Tak trochę na wyjebaniu siedzisz, ja bym to zmienił jednak, ale... A cię dziewczyna ogarnęła, ty, no, to ty siedzisz na wyjebaniu. Jesteście parą? Tak? Ale już małżeństwo? Myślałem, że dalej rodzeństwo. Nie. No i zepsułem im seks dzisiaj, kurwa. Zapomnijcie. Słucham? Albo naprawiłem, okej, okay, czyli lubisz na siostrę, no teraz to ja mogę, kurwa, aż mi stanął, kurwa. My musimy na chwilę wyjść, zaraz wrócimy. Tak, taka dygresja i już, kurwa, zapomniałem, o czym mówiłem. No, tak, niestety. Tak, ale nie, ja mam, słuchajcie, bo jest masa tych programów się narobiło, tych trudnych spraw, gównianych seriali. Ja mam wrażenie, że to jest robione celowo po to, żeby nam ogłupić społeczeństwo, bo i naprawdę to już jest taki szczyt żenady, one robią tak debilne te programy. Ludzie się, normalnie to oglądają, się cofają w rozwoju i sąsiad miał syna, znaczy ma syna dalej, ale jego dzieciak normalnie się cofnął w rozwoju, słuchajcie, od oglądania takich bzdur. On kiedyś wyszedł do szkoły, wrócił dzień wcześniej. Jest masa tego, szpital, szkoła, dom dziecka, co robią sąsiedzi, co robią Andrzeje, co robią Krystiany, kurwa, dlaczego ja, dlaczego on, dlaczego Krystian, dlaczego Andrzej, no serio. Kiedyś obejrzałem serial, który się nazywa Co robią sąsiedzi, no i kurwa zwariowałem, nie? Co to był za szajs w ogóle? Tam główną rolę miał gość, który myślał chyba, że się wybije na tym serialu, że zagra to dobrze i zobaczy to Steven Spielberg i da mu rolę w Titanicu dwójce. Po prostu wybije się, będzie mega aktorem. Każdy zobaczy, jaki on ma talent. Naprawdę, gość, słuchajcie, tak się wczuł. Miał taką rolę dramatyczną, ale on to tak przerysował. U lekarza dowiedział się, w skrócie, u lekarza dowiedział się, że ma raka mózgu, zostało mu 3 miesiące życia. I jego reakcja: o mój Boże! Czy chcesz pozbawić moje dzieci ojca? Przecież 3 lata temu zabrałeś im matkę. Czy chcesz, żeby zostały sierotami? Myślę sobie, jemu choreografię chyba tym z Just Five ogarniał, nie? Hej, ho, mam raka mózgu. Nic dziwnego, że wiruje cały świat. Oglądasz to i myślisz, debil, przecież ludzie tak się nie zachowują. I czuję, że tam nadchodzi jakieś kasztaństwo. W sensie on przez 3 miesiące szukał rodziny zastępczej dla swoich dzieciaków, i po 2 miesiącach stwierdził, że musi dzieciakom powiedzieć, co się dzieje, że został mu miesiąc życia i zostaną same. I wybrał do tego najlepsze miejsce na taką rozmowę, bo grup ich matki. Dobre miejsce na takie rozmowy, co? I stoją, słuchajcie, nad tym grobem i on do dzieci mówi: dzieci, kojarzycie mamę? I ten cały szajs, że jej tu nie ma, to statusiem tak będzie za miesiąc. I reakcja dzieci? A dlaczego? Ale my nie chcemy, żeby to umierał. Idziemy na lody? I reżyser: dobrze wyszło! Naturalnie, tak, ludzie uwierzą. I czuję, że nadciąga kasztaństwo. I oczywiście, co się okazało na koniec? Że on nie ma raka. Po prostu była plamka na urządzeniu do badania. Wystarczyło przetrzeć szmatką i nie ma raka. Rozumiecie to? I ludzie to oglądają i myślą, że to prawda w ogóle. Kiedyś pracowałem z gościem, on oglądał takie seriale i myślał, że to prawda. Zamontował sobie telewizor w robocie i kiedyś wychodzi na szluga i mówi: no po chuj go zdradzała. Myślała, że się kurwa nie dowie? Przecież z Andrzejem pracuje. I on jest autentycznie zdenerwowany, że jakaś dupa w trudnych sprawach zdradza swojego, rozumiecie, chłopaka. Masakra. I jest masa takich właśnie programów, stricte ogłupiających ludzi. Najgorsze są programy, które są stworzone tylko po to, żeby ogłupić młodzież. I to są programy typu Warsaw Shore czy Eks na plaży.
tam jest skrajna patologia, no może nie skrajna, są gorsze patusy, ale tam jest promowana generalnie patologia. Chlać, ruchać, byle jaka partnerka, byle poruchać, byle się nachlać. Oglądają to młodzi ludzie. Mi kiedyś kolega powiedział, stary, sprawdź sobie eks na plaży. Włączyłem to gówno w internecie, od razu przeskoczyłem na środek filmiku i trafiłem na pannę, która mówiła, ja pierdolę. Jebana szmata nazywała mnie patusiarą. Nie jestem, kurwa, patusiarą. Zajebie jej. I koleżanka próbuje ją uspokoić. Mówi, dobrze, Madzia, powiedz mi, jak było na randce z Krzysiem? On mówi, nie wiem. Nigdy nie byłam na randce z Krzysiem. Byłam z nim tylko w łóżku. Ja to oglądam, myślę sobie, dlaczego nikt jej nie zabije? Przecież na tym powinny polegać te programy, że przychodzą patusy, ktoś ich zabija, dzieciaki to oglądają, myślą sobie, nie warto być patusem, bo umrzesz. Jest wartość edukacyjna. Dobra, jeden Red Bull już poszedł w pizdziec. Teraz leci drugi. Słucham? I się rozmyśli. Nie, jednak nie, wiesz, po prostu. Se gadam do siebie po prostu. Ja też kiedyś gadałem do siebie, wiem co, o co chodzi. Ja tak dziwnie gadałem do siebie, bo czasami siedziałem w domu i na zdrowie, dziękuję, nie ma za co, spoko. Później piliśmy flaszkę i fajny wieczór. Za flaszkę dostałem brawa, okej. Okay. Teraz za flaszkę masz u mnie plusa, ziomeczku. My też sami na chacie nakurwiamy. Tak. Słucham? O patologii mówiłem, tak. To są właśnie... Nie wiem, jak to poczułeś, kurwa. Taką masz rodzinę? Wiem, wujek, wiem. Nie. To nie było tak dobre, żeby od razu dawać brawa. To są, słuchajcie, programy, te Warsaw Shore, to są programy typu reality show. I to nie jest tak, że programy typu reality show są z natury patologiczne, bo reality show w Polsce zaczynało się od Big Brothera. To nie było patologii, można to było oglądać z całą rodziną. Może to nie było jakieś mega inteligentne, ale można to było normalnie oglądać z dzieciakami. Było wszystko okej. Okay. Dopiero później, po kilku latach, wszystko zaczęło się pieprzyć w wannie, ale wcześniej było wszystko okej. Okay. Można było to spokojnie oglądać. I cała Polska, pamiętam, zachorowała na punkcie Big Brothera. Wszyscy to oglądali. Później cała Polska zachorowała na punkcie Idola. Wszyscy chcieli śpiewać. Były te same, wszystkie programy o śpiewaniu, ale to dobrze, bo to wiecie, no, jednak to jakieś generuje pozytywne emocje, tak? Ludzie sobie przychodzą, śpiewają, jest miło, fajnie, to wzbudza pozytywne emocje. Fajnie, sam lubiłem sobie pooglądać, ale później, pamiętam, pojawiły się programy z tańczeniem. Taniec z gwiazdami, z Andrzejami, wszyscy chcieli tańczyć. Bardzo fajnie, wszyscy chcieli tańczyć, wszyscy, nawet Pudzianowski stwierdził, ja też, no. Będę tańczył, czuję, że jestem do tego stworzony. Ale pozytywne emocje, ludzie przychodzą, tańczą, ruszają się, prawda, ruch to zdrowie, wszystko fajnie. Później, pamiętam, zaczęło się wszystko chyba pieprzyć od tych programów gastronomicznych z Gordonem Ramsayem. Tam się pojawiła taka patologia. I wtedy miałem taką teorię, mówię, najpierw były takie modne te śpiewanie, później tańczenie, teraz gotowanie, co będzie następne? Miałem taką teorię, że pogrzeby, będzie taki program Top Pogrzeb i Mariusz spakuj łopaty i opuść Top Pogrzeb. No ale szefie, przecież dobrze go zakopałem. Jaja se robisz stąd, widzę, że mu nogi wystają. Pakuj łopaty, powiedziałem. Oczywiście nie ma takich programów, nie trafiłem, bo modne co jest? Programy z fryzjerami. Widziałem program Fryzjerskie Rewolucje, jakie słuchajcie. Program, taka chamska po prostu kopia kuchennych rewolucji tylko w zakładach fryzjerskich. Przyjeżdża dwóch gości, uczą gościom, mówi, aha, robisz źle, słuchaj, nie możesz tak ciąć, tylko tak, o, rozumiesz? Okej, okay, to już wszystko umiesz, wszystkiego cię nauczyliśmy, robimy wielką próbę, zobaczymy, czy sobie poradzisz. I słuchajcie, wielka próba, oni siedzą w kanciapie na telewizorku, oglądają, jak on strzyże ich gwiazdę i przez 2 godziny macie, przez 20 minut macie komentarz w stylu, a mój Boże, patrz, jak on suszy. Patrz, jak on traktuje ten włos. Sorry, to ma być suszenie. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć, Krzysiu, nie mogę. Nie mogę na to patrzeć i wyobraź sobie, jeżeli on w ten sposób suszy, to jak on będzie ciął. Nie mogę, naprawdę, zostanę tyłem, mów mi, co się dzieje, dobra? Mów mi, co się dzieje, bo nie wytrzymam. I tam nagle mija, wiecie, czas jest...
czas dobiegł końca, idziemy sprawdzić, co się stało z fryzurą. Co to będzie? Tam takie schody w dół kręte były. Emocje sięgają zenitu. Jaka to wyjdzie fryzurka, mój Boże? Czekajcie, bo są za długie te schody, pierdolone. Teraz się schody zaczęły dopiero. Dobra. No i schodzą na dół. Schodzą na dół, podchodzą do gościa i... No hej. I to jest według ciebie fryzura, tak? To super, to jest super fryzura, przechodzisz do finału. Ja to oglądam, myślę sobie, bo nie wierzę po prostu. I dlatego nazywam programami, że to są programy na rozkminkę. Nie, że oglądasz to i później godzina w ziemi, masz takie, Boże, co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego ja to gówno obejrzałem? I po co ja w tym wystąpiłem w ogóle? Tragedia. Mi się podobały, naprawdę podobały mi się te programy gastronomiczne z Gordonem Ramsayem, mimo tego, że tam była patologia, bo była, nie oszukujmy się. On podchodził do ludzi, mówił, twoja zupka słona, wypierdalaj. Wypierdalaj, szmatu, słona zupka, wypierdalaj. No, ale miał moralne prawo, żeby tak traktować ludzi. Mógł tak traktować ludzi. Wiecie dlaczego? Bo on dobrze robi zupkę. Jak robisz lepiej zupkę od innego człowieka, to możesz go traktować jak śmiecia. Tak wyglądają relacje międzyludzkie, kochani. Ja mam w ogóle, mam wrażenie, że to jest jakiś prekursor hejterów, że on wynalazł hejt. Jest człowiek, który nikomu nie odpuszcza, nawet kotom na YouTubie. Wchodzisz pod filmik z kotami, tam same komentarze. Jaki słodziak, jaki fajny. I następny komentarz. To ma być miał? To tak miał, czy chyba pedały? I Gordon Ramsay. On idzie do kiosku, poproszę tyle tydzień. Kurwa, patrz, jaka czcionka na pierwszej stronie. Trzeba być debilem, żeby dać taką czcionkę na pierwszej stronie. Kurwa, jaki zjeb to robi. Ale się wkurwiłem teraz. W ogóle do kogo ja gadam? Siedzisz w jakimś kiosku z dykty. Gdzie ty chodzisz, siku, jebnięta jesteś? On nikomu nie odpuszcza. Ale Polakom się mega spodobało. Polacy stwierdzili... Też zrobimy chylski czyn. Zatrudnimy Wojciecha Modesta Amaro. Niech traktuje ludzi jak śmieci. Będzie fajnie. I tak zrobili. Tylko wybrali złego gościa, bo wybrali sympatycznego człowieka, kulturalnego, który nie potrafi być niemiłym. Ja widziałem, jak on się zmuszał czasami, żeby coś niemiłego komuś powiedzieć. I to naprawdę tak sztucznie wychodziło. Ja kiedyś widziałem, jak on podszedł do gościa, mówi hejcia. Słuchaj, kupię sprawka troszkę, wiesz? Bo twoje danie fujka. Normalnie wyrzucę do śmietniczku. Nie wyrzucę, bo nie lubię marnować jedzenia, zjem później. Ale fujka. Fujka. I słuchaj, jest taki problem trochę, co nie? Dałoby radę, żebyś spakował noże i opuścił Hell's Kitchen? Nie. No to ja opuszczę Hell's Kitchen, trudno. To... Poszedł, wraca po 20 minutach. Ty, ja gadałem z reżyserem. Ja nie mogę tego opuścić. Ja to prowadzę, wiedziałeś? Opuść Hell's Kitchen. Ale ja nie chcę, żebyś to był. Idź sobie z Hell's Kitchen. Ja nie chcę takiego chcenia. Nie chcę, żebyś to był. Ja nie chcę chcieć, ja chcę nie chcieć. I się zastanawiam, czy on tak bzyka, nie? Nie chcę od tyłu. Dlaczego ci się to podoba? Masz za karę klapsa. Dlaczego ci się to podoba jeszcze bardziej? Będę to robił szybciej za karę. Przesympatyczny gość, tylko dziwnie rucha. No. A kiedyś widziałem z nim program, gdzie skaczę sobie po kanałach i trafiłem na Gordona, na Amaro, jak akurat próbował jajecznicy i robi taką groźną minę. Próbuje jajecznicy i mówi, o jajcia, a kto robił jajeczniczku? I w tym momencie zgłosił się koleś, dorosły taki facet po 40, mega zestresowany, mówi, ja szefie, dlaczego dałeś pomidorki do jajeczniczki? Bo moja mama tak robiła, szefie, zawsze. To twoja mama robiła źle. I co robi ten koleś? Dorosły facet po 40 w tym momencie zaczyna płakać, bo źle zrobił jajeczniczku. Czujecie to?
Przecież to się nie dzieje w normalnym życiu. To się może dziać w normalnym życiu, jeżeli obaj są gejami. Wtedy jeden może się popłakać, bo drugiemu źle jajka zrobił, ale w innym wypadku takie rzeczy się nie dzieją, po prostu. I koleś płacze i Amar do niego mówi: ojejcie, a czemu płakasz? I gość: bo cię zawiodłem, szefie. I płacze jak małe dziecko. Wiecie, jak płaczą małe dzieci, nie? Mój kuzyn tak płakał, jak był mały. No i rodzina zamiast mu pomóc, to go przedrzeźniała. On źle to przeżył, bo a mu siadł na głowę, on później miał depresję, bo popełnił samobójstwo. Do tej pory mamy bekę, no. Tak było. Nawet na pogrzebie wszyscy. Jeszcze mu dojebiemy, może słyszy, nie wiadomo. Wyobraźcie sobie, że dorosły facet nie wyrósł z takiego płaczu. Robi jakieś machlojki, wiecie. Kreatywna księgowość w firmie. I nagle wjeżdża urząd skarbowy. Później rozprawa w sądzie, czy ma pan coś na swoją obronę. I sędzia niewinny. Po prostu przekonał mnie pan, że to jest bardzo rozsądny argument. W ogóle kiedyś powiedziałem ten żart w górze, w takiej miejscowości, nie, że byłem wysoko i opowiedziałem ten żart. I słuchajcie, z ostatniego rzędu jakaś panna: a masz dzieci? Myślę sobie, kurwa, chyba z tą pociągiem kiedyś jechałem. No już wiadomo, z kim masz do czynienia, nie? Więc mówię: nie mam. No i co? No to zobaczysz, jak będziesz miał. Mówię: a nie będę miał. I co teraz? Ciekawe, kto ci poda szklankę wody na starość. No podłączę się szlauch. In your face, bitch. Albo się odwodnię, mam dwie opcje. Albo szlauch, albo się odwodnię. Jeszcze się zastanowię, po prostu. Nie wiem, czy będzie mi się chciało pić na starość, wiesz? Ona później podchodzi do mnie po występie i mówi: cześć Paweł, to ja przeszkadzałam. Nie masz się czym chwalić. Ja tak mam, przeszkadzam, wiesz. Tak jakby przyszła: cześć Paweł, to ja jestem ta przyjebana z tyłu. No. Jakbym miał koronawirusa, to bym poleciał z nią w ślinę wtedy. No, naprawdę. Tragedia. Ale zauważyłem, że oni w ogóle w tych programach to sobie lubią tak pod publiczkę popłakać trochę, nie? Bo kiedyś trafiłem, a propos jeszcze tego Hell's Kitchen, trafiłem na ten program, jak już się kończył, słuchajcie, lecą napisy i siedzi panna na krześle i mówi: dzisiaj opuściła nas Farzena. Właśnie sobie zdałam sprawę, że nas będzie coraz mniej. Myślę sobie, czytałaś regulamin tego programu? Nie? Inaczej, czy czytałaś regulamin 17. edycji tego programu, w którym od 17 lat nic się kurwa nie zmieniło. Nawet numer SMS. No ona teraz się dowiedziała, że oni będą odpadać. Ja myślałem, że my tu jesteśmy na zawsze. To po co ja brałam namiot z Orlenu? Ludzie są niesamowici, ale uważam, że te programy kulinarne zrobiły coś dobrego. Bo naprawdę poprawił się poziom knajp w Polsce. Naprawdę te knajpy są coraz lepsze, wszyscy się tym sugerują, wiecie, te oceny i tak dalej. Każdy chce dobrze zjeść, bo się naoglądał w telewizji. Chociaż z drugiej strony czasami to jest trochę przerost formy nad treścią. Byłem kiedyś w takiej dobrej restauracji, wiecie, ziemia jadalna, te sprawy zamówiłem. Kelnerka mi to przyniosła. Tak patrzę na to, wygląda jakbym ktoś doniczkę na talerzu rozjebał po prostu. Mówię: co to jest? To jest ziemia jadalna. A to? To są kwiaty jadalne. A to? To jest po prostu kaczka. Ale wszystko w kwiatach jadalnych, nawet woda przystrojona kwiatami jadalnymi. Co za absurd w ogóle. Zjadłem to wszystko, później dostałem opierdol, okazało się, że to po prostu wazon, tego się nie je. A skąd mam wiedzieć, co ja w kwiaciarni pracuję? Skąd ja mam wiedzieć, które kwiaty są jadalne? No? Boże, no może róża się je, skąd ja mam wiedzieć? No trochę ostre, ale zjadłem. Ale zauważyłem w ogóle, że naprawdę to poprawiła się jakość tych knajp. I ja w ogóle dużo mówiłem w swoim stand-upie o restauracjach. Nie, miałem już o tym nie wspominać, bo w zasadzie już od kilku lat tam nie pracuję. Ale jakiś czas temu przypomniałem się jedna historia jeszcze. Niesamowita historia, słuchajcie. Do naszej knajpy kiedyś przyszła kobieta,
która chciała, żebyśmy zrobili urodziny jej dziecka w naszej knajpie. I przychodzi, gada z menadżerem, tam tłumaczy mu wszystko, czy jest obce, czy robimy takie eventy urodzinowe. Menadżer mówi, oczywiście, nie ma problemu, u nas robimy takie imprezy. Ona mówi, ale to będzie duża impreza, będzie ponad 40 osób. Menadżer mówi, proszę pani, nie ma problemu, robimy takie imprezy, tylko u nas podstawowy warunek jest taki, że jak impreza jest większa niż czteroosobowa, to do rachunku doliczamy serwis 10%. I pan na tego tak słucha, mówi, nie ma takiej możliwości. No to nie zrobimy tych urodzin. No to do widzenia. I wychodzi tyłem, czeka się, zawołamy, nie? Wyszła, wraca po 5 minutach, podchodzi do menadżera i mówi, a gdybym ich porozsadzała po 3 osoby? Mi aż się zwoje w mózgu wyprostowały. Nie wierzę, że ktoś ma takie pomysły. Nie? Menadżer mówi, możemy ich porozsadzać po 3 osoby, nie ma problemu, ale to nie zmieni faktu, że doliczymy serwis 10%. Nie ma takiej możliwości. No to nie zrobimy tej imprezy. No to do widzenia. Wyszła, wraca po kolejnych 5 minutach, podchodzi do menadżera i mówi, a gdyby udawali, że się nie znają? Myślę sobie, gdzie ona chodzi po to pomysły w ogóle. Kto tam siedzi na zewnątrz i jej to podpowiada? To jest jakiś geniusz zła przecież. A tam jej taki, wiecie, mąż Janusz stereotypowy, z tatrą na murku siedzi. Kurwa! Nie wyszyjmy, kurwa! Kurwa, ja się pomysła dam teraz, kurwa. Dopiję tatrę i ci powiem, proszę. Powiedz, żeby dostali. Jak byłem w ich wieku, kurwa, na każdych urodzinach myśmy stali, kurwa. Się poskarżyć się można, bo jak się nauczyciel dowiedział, że ci nie pasuje, to jeszcze linijką po łapach dostałeś. Ale było kiedyś, kurwa. A się matka dowiedziała, jeszcze ci matka poprawiła. Kiedyś były, kurwa, urodziny. Teraz to nie ma urodzin prawdziwych, kurwa. Obsłuż mi drugą tatrę, dam ci drugi pomysł. Wiem. Powiedz, że nie przyjdziemy. Kurwa, nie, bo nas nie będzie. Powiedz, że budowali, że się nie znają. Szachmat, kurwa. Ja się tylko zastanawiam, co ta kobieta by zrobiła, gdyby menadżer po słowach, a gdyby udawali, że się nie znają, powiedział, no kurwa, zhakowałaś system. Nie jestem w stanie tego odmówić. Faktycznie, zróbmy imprezę, na której 40 osób udaje, że się nie zna. Wyobraźcie sobie, no urodziny życia, 40 osób. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ci bardziej ogarnięci? Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Krzysiu, Mariusz, Andrzej, Zbyszek, Krystian. Wszystkie stoliki osobno się zgłaszają. Nagle stalinizant wybiega z kibla. Mordo, chodź, tam jest torcik pod papierem, jeszcze nie spuściłem wody. Chodź, dopóki kelnerka nie przyszła, bo przypał będzie. I kolejka do kibla. Ale tort, kurwa, najlepszy urodziny, stary. Nie spuszczaj wody, jeszcze dojadam, no. Tam po chwili, dobra, kelnerka idzie, spuszczaj wodę, bo przypał. Pff. Po 2 godzinach jakiś gość wybiega z kibla. Dobry tort, co? Kopiec kreta. Stary, tort był 2 godziny temu. Coś ci się pojebało, było kokosowe. Masz tu papier toaletowy, weź się podetrzyj, kawałek kukurydzy ci zostało. Fujka. Co? Nie? Okej. Okay. No okej. Okay. Trochę taki obrzydliwy żart, ale jak was nie martwiło, że zabiłem kuzyna, to co tam kukurydza na wardze zrobi, nie? W ogóle teraz mamy dziwne czasy. Wszyscy chcą od nas po prostu... Zauważyłem, że jest taki fenomen, że jest żerowanie na naszych sentymentach. Chcą wyciągnąć od nas hajs po prostu za nic. Najlepiej odświeżyć coś, co już było, nie narobić się przy tym i ściągnąć znowu od nas pieniądze. Takie żerowanie na sentymentach. Przecież najnowsze teraz programy w telewizji to jest Czarpar, Koło Fortuny. Najnowszy film w kinie, Król Lew. Zespoły wracają jakieś z lat 90. Kelly Family, Backstreet Boys, słuchajcie, Spice Girls. Ja byłem rok temu, byłem w Anglii. I tam widziałem koncert zespołu Spice Girls. To znaczy, że widziałem, że jest plakat, że one koncertują. I one nie nagrały żadnej płyty, po prostu se wróciły, comeback. Wiadomo po co, nie? Dawaj hajs i będzie fajnie. Tylko, że kiedyś to były takie dupeszki,
które grały seksapilem, że tutaj trochę dupką pokręciły, tutaj cycuszka pokazały, a teraz one wchodzą z balkonikami na scenę i... To już nie jest sexy. Nie chcę tego gówno oglądać. Wszedłem w artykuł o Backstreet Boysach. Ci chociaż nagrali płytę, tak? Nagrali płytę, wracają, koncertują. Słuchajcie, kolesie po 40, kiedyś był jeszcze nastolatek. Teraz już dorośli ludzie. Ale patrzę na nich, oni są po 40, a brzuchy płaskie jak ja przed maturą. Myślę sobie, to jest comeback, tak? Taki w amerykańskim stylu. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Tak sobie pomyślałem, jak w Polsce zaczną wracać zespoły z lat 90. Czy to będą takie właśnie amerykańskie comebacki? Wszystko dopięte na ostatni guzik. Czy to będzie takie eleganckie? Myślę, że nie. Że jak wróci takie Just Five, to... Że raczej takich pięciu Januszy wyskoczy na scenę i... Kurwa, kolorowe szy! Hej! Kurwa, zakam ciebie! Kolorowe... Ale sny, kurwa! Hej, kurwa! O! Ale jesteś prawie... Kolorowe sny, ale kiedyś były sny. Kurwa! Nie, to teraz, kurwa! Fajne sny, kurwa! Ale żeśmy kiedyś dotykali ciebie, kurwa. Teraz nie ma dotykania, kurwa. Boże, hej, kurwa, chłopie. Czyli pragnęca jeszcze. Boże, ale mnie wkrzyżuje, kurwa. Nie wiem, ale dotykam ciebie, kurwa. I tam Tatra na klipie, hej. O. W ogóle jak wrócicie do domu, to sobie włączcie Just Five. To kolorowe sny tam. Tam jakieś porażenie mózgowe chyba wchodzi w grę. Kto tak tańczy? Kolorowe sny. Co jest nie tak z tymi ludźmi? Przecież gdyby oni byli trochę głupsi, to ten taniec tak by wyglądał. Opowiadałem kiedyś ten żart w Łodzi. Mówiłem, normalnie wymieniałem gościa z Just Five z imienia i nazwiska. I okazało się, że był na występie. Zgadnijcie, czy mu się spodobało. No niech ja. Później mnie jego żona straszyła na drugi dzień pozwami. Proszę przestać szkalować mojego męża. Proszę przestać szkalować moją rodzinę. Myślę sobie, on był w Just Five, on szkaluje twoją rodzinę. Proszę pani, mogę przestać o nim opowiadać, mogę nie używać jego imienia i nazwiska, ale będę mówił o Just Five. Bo to nie, naprawdę nie jest po to, żeby kogoś obrażać. Wszyscy wiedzą, że to są tylko żarty. Nie mam nic do tego człowieka. Będę mówił o Just Five, bo lubię ten żart, jest głupi. Lubię taką głupotę gdzieś tam wrzucić sobie do seta. Na co ona mówi? Proszę przestać, mówię. Proszę pani, nie przestanę, koniec dyskusji. I zastanawiam, co zrobiła, nie? A później podbiła do męża i mówi, słuchaj, gadam z chałupką. Powiedziałam, żeby przestał to mówić. On powiedział, że nie przestanie. I ten mąż, ojej, ojej, dlaczego nie chcę? Pozwiemy cały świat. On nawet jak kanapki se zrobi, to pierdolę se szynką i trochę dam keczupu. Hej, ho, jeszcze majonez. Gdyby mi ktoś 10 lat temu powiedział, że się zmęczy tym, że będę pokazywał, jak się robi kanapkę, to bym nie uwierzył. W ogóle ten... To nie jest tak, że siedziałem, pisałem ten żart w domu i co by tu napisać, żeby się więcej pocić? Więcej potu. Nie, jakoś tak przez przypadek mi to wpadło do głowy i tak zostawiłem to w swoim programie. I to jest czasami upierdliwe, bo dzisiaj mamy dużą scenę, ale czasami wbijamy do klubu, gdzie jest scena metr na metr. Ja wchodzę do klubu, mam takie, Boże, jaka mała scena. Jak ja tu zatańczę? Takie mam problemy na stand-upie, rozumiecie? Gdzie tak naprawdę wystarczy scena, mikrofon i światło i już można robić stand-up. No nie, sobie wymyśliłem, kurwa, tańczenie. Nie wiem, co będę miał w następnym materiale. Może skok przez kozło albo wymyk. Będę wbijał do klubów i kurwa, nie ma drabinek? Jak ja to wymyk, pierdolę teraz. Ale mimo wszystko naprawdę mogę mieć takie problemy. Uwielbiam robić to, co robię. Uwielbiam rozśmieszać ludzi. Zawsze mi to sprawiało mega frajdę. Robiłem to w zasadzie cały czas. Jak nie występowałem na scenie, to byłem takim pojebem cały czas na żywo. I pomyślałem sobie, jeżeli będę miał możliwość wyjść na scenę, powygłupiać się trochę, to ta cała moja głupota będzie miała taki wentyl bezpieczeństwa, że ta głupota sobie będzie odparowywała i już wtedy będę normalny prywatnie. Okazało się, że nie. To gówno jest nie do odparowania, to jest za dużo po prostu. Ja naprawdę czasami nie potrafię się w miejscu jakimś publicznym zachować. Jakiś czas temu poszliśmy z kolegą do
Poszliśmy z kolegą na burgera, do knajpy. Siedzimy, wybieramy w menu burgera. Przychodzi kelnerka po 10 minutach, mówi: już panowie coś wybrali? Mówię: tak, to jest taki fajny burger, tylko 28 zł. Dałby radę trochę taniej? Mówię: proszę pana, nie, nie da rady trochę taniej. A jakbyśmy z burgerem udawali, że się nie znamy? Dalej nie. Dalej nie będzie taniej, proszę pana. Może pan udawać, że się nie znacie. A jakby kucharz wziął 3 gryzy? Może jest głodny, akurat nakarmimy kucharza. Ja bym zapłacił za 3 gryzy mniej. Dam 18 za burgera bez 3 gryzów. Proszę pana, nie ma takiej możliwości. A jakby mi polizał kotleta? Wtedy w zasadzie burger jest do wyrzucenia, przecież nie podacie komuś polizanego kotleta, tak? A ja wezmę za dychę. To jesteście dychę do przodu. Mogliście wyrzucić, a tak macie dychę, jeb. Jak za darmo po prostu. Mówię: proszę pana, nie poliżemy panu kotleta. Mówię: proszę pana, nie ma takiej możliwości. No to do widzenia. Wyszedłem, udając uburzonego. I wiecie dlaczego? Ja wiem, co się stanie na zapleczu później. Ona pójdzie na kuchnię i powie: nie uwierzycie, jaki głąb przed chwilą przyszedł. Kurwa, ten idiota chciał, żebyście mu lizali kotleta, rozumiesz to? Ja będę jebaną legendą, naprawdę. Oni nie zapomną tego nigdy. Za pół roku przyjdzie nowa kelnerka, słuchajcie. Zapoznają się. Cześć Kasia, cześć Ania. Nie uwierzysz, jaki głąb przyszedł pół roku temu. Idiota chciał, żebyśmy mu lizali kotleta, rozumiesz to? Chałupka. Był u nas na leśnikarni, chciał włosy do naleśnika, no. Część osób mogę wkurwić, później zobaczą, naplują mi do jedzenia. Ale mimo tego, słuchajcie, że będę, nie wiem, 30 kilometrów dalej, będę sobie siedział w domu, a ktoś w tym momencie wejdzie na kuchnię i powie: nie uwierzysz, jaki głąb był w tamtej knajpie pół roku temu. I będę sobie siedział w domu i kogoś rozśmieszał na odległość. Mógłbym tego nie robić, ale robię to, bo jestem stand-up manem. Dziękuję wam bardzo, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Paweł Chałupka. Adaś Gajda. Tak jest.